No cześć, witam ponownie na moim kanale i dzisiaj zapraszam na odcinek, w którym zrobimy sobie przegląd roślin z OBI. Dłużej bym do Was pogadała, ale pada, więc idę. Ostatnio widziałam, że jedna dziewczyna złapała tajkę za połowę ceny, więc ja też będę próbowała. Zaczynamy od wysepki, gdzie są cytrusy i takie rośliny śródziemnomorskie. Tutaj mamy akurat mandarynki. Dalej. Tutaj mamy przepiękne epipremna złociste na paliku za chyba 120 zł. Bardzo duże liście już były. 130 zł. I było kilka sztuk takich epipremnum. Tutaj mamy małe filodendrony Pink Princess i mamy zagłębie pięknych marant. To jest maranta karczowana variegata, maranta lemon lime i to jest, słuchajcie, odmiana ta taka z bordowo-szarymi liśćmi. Nie jestem pewna, w internecie znalazłam określenie, że to jest kat mustasz, ale pierwszy raz spotkałam się z tą nazwą, więc jeżeli wiecie, jaka to była maranta, to dajcie znać. Tutaj mamy cały czas filodendrony Pink Princess za chyba 23 zł, ale wybarwione, właściwie w ogóle nie były wybarwione. Tutaj mamy przepiękne agleonemy, paprocie, stromantę, monsterę i pięknego szczepionego fikusa na pniu. Tu jeszcze jakaś begonia, jakieś asplenia się zaplątały i ta piękna taka krokodyla paproć, śliczna. I ta paproć jarmużowa, asplenium też. W ogóle trafiłam na dostawę, to znaczy panie rozkładały dopiero co dostawę, więc może być trochę bałagan na filmie. Tutaj przepiękne małe mini szeflerki, które mnie zawsze urzekają. Nigdy je nie kupię, jej, ale jest przepiękna. Tutaj pozostałe epipremna na paliku. Naprawdę dobra cena za tak ogromną roślinę. A tutaj mikro mikans i filodendron scandens lemonka. Tutaj na górze mieliśmy filodendrony z squamiferum, takie raczej, takie małe. Mój squamiferum jest duży, więc je lubię, ale no, ten był malutki. I tutaj mamy w ogóle te maluszki już wyłożone. Tutaj mieliśmy glorka, alokazję, cupra red secret. Tutaj są filodendrony lemon i bardzo dużo tych filodendronów, które były ostatnio duże w Biedronce, wiecie, te wszystkie white'ki. Wizard, Knight i Princess. Tutaj na dole mamy peperomię, tam była saksifraga, tutaj jeszcze były paprocie, tutaj jest fikus, tutaj mamy małe krotony, fitonie, a tutaj bardzo ładnie wybarwiona peperomia pixie lime. One są bardzo urocze, niestety w moim życiu zabiłam dwie. Agleonemka, begonia koralowa. Ja tych agleonem jest tyle odmian, że ja nie będę tutaj starała się, wiecie, powiedzieć, która to jest, bo się pogubię. Mieliśmy zwykłe anturia, znaczy zwykłe andreanum, paprocie. Tutaj draceny, juki, aspidistra, czyli żelazne liście, palmy, filodendron Prince of Orange, nefrolepisy. Tutaj nad nami jeszcze alokazja lauterbachiana. No i ta przepiękna, cały czas przepiękna alokazja Regal Shields. Zostało jej bardzo mało, myślę, że może ze 3 doniczki, jak nie mniej nawet było. Tutaj filodendrony i właśnie, one były na metce jako chyba Burgund Princess. Nie słyszałam o takiej odmianie. Myślę, że to jest po prostu Pink Princess, która ma jakąś taką handlową, inną nazwę. A tutaj na solarium Prince of Orange za 70 zł się wygrzewają. I tutaj mamy jeszcze Monsterę Standleyane. Tutaj mamy przepięknego filodendrona, to jest chyba mamej duży, filodendron Pink Princess i tutaj jeszcze zobaczyłam, że piper jakiś tam się wychyla do mnie i zaraz go sobie odkopię, odkopałam, piper krokatum. Tutaj jeszcze przepiękna agleonema Lime Mint, z tego co pamiętam, Syngonium Ice Frost i przepiękny Schizmatoglottis Walisi. Tutaj jeszcze peperomia Raindrop, tutaj filodendrony z tych łajtek. Nie zauważam, czy jakie to były pochewki, czy one były całe burgundowe, czy takie różowe troszkę. Ponownie agleonemy, syngonium, wendlandy i milk confetti. I tutaj ponownie dostępne monstery mint.
po 120 zł. Ostatnio jak byłam, to już ich nie było, a teraz były dwie całe paletki mintków w bardzo dobrej cenie i no, piękne rośliny. Nie wzięłam, ale żałuję. Tam jeszcze były lemonki, tutaj mamy fuzzy petiole. Bardzo ładne, one mają bardzo ciekawy kształt liścia, taki jakby ścięty w momencie, tam w miejscu, gdzie wychodzi ogonek przy liściu. No i tutaj Anthurium Silver Blush i przepiękny, mały, dopiero co urodzony listek. I tam jeszcze, jak widzicie, jeden piper się zmieścił. Tutaj alokazja nam weszła w kadr. Philodendron Hastatum Silver, Philodendron Pink Princess, Aglaonema. I tutaj Gloriosum, Philodendron Gloriosum Light Veins i Monstera Variegata. Ja do niej nigdy jakoś nie miałam tak w sercu, ale no tak tutaj jak patrzyła na mnie, to podobała mi się. Dobrze wyglądała. Dawno nie widziałam tak przepięknie wybarwionych syngonium Motlet Mojito. Ja kocham te rośliny całym sercem i były tak pięknie wybarwione te rośliny, no byłam w szoku. A tutaj cała paletka piperów Sylvaticum i piperów Ornatum oraz jeszcze Monstera Adansonii Variegata. One te Variegata i Oblika były chyba po 250 zł, z tego co pamiętam. Tutaj jeszcze zbliżenie na piperki. Ja chyba nigdy nie widziałam ich w takiej stacjonarnej sprzedaży. Tak mi się wydaje, że to był pierwszy raz, jak w takim sklepie budowlanym je spotkałam. Syngonium Milk Confetti, Aglaonemę. I tutaj już idziemy dalej do skrzydła kwiata Variegata. Tutaj mieliśmy jeszcze Philodendrony, ale szybko lecę. O, to jest roślina, na którą ja mówiłam Murdinia, ale wydaje mi się, że to jest bardzo niepoprawna wymowa tej nazwy tej rośliny. Po 30 zł były Murdinie. Philodendron Moonlight, Birkin, zielistka Green Orange. Tutaj jeszcze alokazje Regal Shields. I tutaj mamy fikusy i dracany. Na półkach śmierci patrzyłam, ale nie bądź ciekawego. I tutaj mamy jeszcze tę przepiękną półkę wysoko powieszoną z filodendronami Paraiso Verde i jeszcze z dwiema monsterkami Variegata. No ten liść, ten co był tam na przodzie, piękny. Tutaj ponownie spojrzenie na draceny i... Dobra, draceny dracenami, a tutaj przepiękne Epipremnum Godzilla. No tak bogate, no zobaczcie na te sadzonki, po 75 zł te sadzonki były tak bujne, tak napchane w tych doniczkach, no niesamowite, one mają tak piękne poskręcane liście. Właściwie liście nie są poskręcane, tylko tak jakby spody blaszek są takie zdeformowane. I tutaj były przepiękne Senecio w dwóch odmianach. Niestety nie pamiętam nazw, a nie jestem aż taką znawczynią Senecio, żeby po prostu wiedzieć. I niestety też nie pamiętam, nie wiem jaka cena. Te rośliny są dość kruche, więc nie chciałam machać tymi doniczkami, żeby poszukać. Tutaj ponownie fioletowy skrzydło kwiat, już drugi raz go widzę. Dziwne jest. Stefanotis, paprotki, kalie. Tutaj mamy jeszcze Epipremnum Blue Form w takich mniejszych doniczkach. Jeszcze tam zielistki się schowały. Tutaj przepiękne Asplenium. Co my tu jeszcze mamy? Paprotki, skrzydło kwiaty. Ale szybko tutaj idę. Tak szybko idę, że nie wiem co to jest. Wielki skrzydło kwiat. Dobra, jego zauważyłam. I tutaj jeszcze Epiphyllum anguliger, czyli kaktus zygzakowaty. Oczywiście mam, oczywiście kocham. Paproć, pajęcze nogi. Zaraz zobaczycie Eschenanthus. I ostatnio ktoś napisał, że poprawna wymowa to jest Eschenanthus, ale ja nie jestem w stanie tak na nie mówić. Będę mówiła niepoprawnie, ale już się przyzwyczaiłam do wymowy Eschenanthus i ona jest jakaś dla mnie taka właściwa. Tutaj mieliśmy jeszcze Philodendrony Selum Hope, dracenki. Na dole jeszcze było Flebodium Bluestar, Aglaonemki, fikusy, paprocie i jeszcze tam była Monstera Minima. No i ten Philodendron Pedatum, który cały czas tu jest. Nikt go nie kupił, to dziwne. I wkraczamy w storczyki. Storczyki, cymbidia. Wiecie, że ja tutaj mówię ogólnie na te rośliny storczyki. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że one wszystkie mają swoją właściwą nazwę, natomiast ja tak dobra nie jestem ze storczyków, więc nie będę tutaj wymyślała. Przepiękne, drobnolistne storczyki. Jestem nimi zauroczona. I tam jeszcze w międzyczasie Philodendron Brazil w rogu się schował.
No zobaczcie na te kwiaty, coś wspaniałego. Piękne, naprawdę piękne rośliny. Małpki, aglaonemy. Ponownie aglaonemy. To były chyba asparagusy, tutaj mieliśmy jeszcze syngonia, o, nie dojrzałam, która odmiana, monsterki. I tu nad nami jeszcze jakaś choja się znalazła, jakiś tam anguliger wisiał. No i tu przepiękna ta paproć, do której mam straszną słabość. Jeszcze wróciłam sobie, żeby spojrzeć na jej liścia dokładnie. Teraz mogłam ją sobie kupić, wiecie? No ale nic. No i oczywiście Pseudorhypsalis. Musiałam na niego popatrzeć, musiałam go sobie zbliżyć. Coś pięknego. I tutaj przechodzimy już do sukulentowatych. I jeszcze na chwilę tutaj się wrócę do fazji variegata. Roślina mi się za bardzo nie podoba, natomiast te liście z wariegacją wyglądają przepięknie, więc do nich sobie na chwilę wróciłam. Jakaś masoniana tam schowana, tutaj przepiękny kaktus dżunglowy, jego też mogłam wziąć. No. No i tutaj przepiękne Pseudorhypsalis Red Coral. Ja już mam swojego. Rośnie, ma się dobrze. Jedna z najpiękniejszych roślin w mieszkaniu. Tutaj jak zwykle owadożerne i przepiękne, przepiękne wilczomlecze. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają. Tutaj trochę gruboszy. Trochę sansevierii. Jeśli ktoś lubi sukulenty, to tutaj na pewno by coś dla siebie znalazł. Kawy, banany, anturia i przepiękna jeszcze wielka oliwka. No były tajki, ale w stałej cenie regularnej, niestety. A tutaj mam dla Was niespodziankę. Moja tajka, która stała od września, jak wróciliśmy z wakacji, ruszyła. Pojawiło się coś nowego, idzie liść. Ja w to nie wierzę. I w nowej dostawie Cereus spiralis. Przedziwna, przepiękna roślina. I tu jeszcze ta krasula budda, która również jest przedziwna. No i wróciłam do Cereusa, bo mnie troszkę zauroczył. Wózek z nową dostawą, małpki, Philodendron Brantianum. Tutaj mamy Karstenianum. To jest jakoś, wiem, że on też występuje, ta roślina pod inną nazwą. Tutaj mamy Monstera Siltepecane. Bardzo fajne, gęste sadzonki po 39 zł. Syngonium Red Spot. Tutaj Syngonium Mango Allusion i Neon Robusta. Po 40 zł były, tak. Ładne, te Mango Allusion bardzo ładne. Peperomia Raindrop. Tutaj ponownie, tutaj to jest określone jako Epipremnum, ale Alokazja Cupra Red Secret. No i Philodendron Bilietie. Bardzo ładne były. Czy go kupiłam? Być może. Philodendron, tutaj Alokazja Black Velvet. Tutaj jeszcze takie małe mamejki. I zapomniałam nazwy tej rośliny po lewej stronie. Mam ją na końcu języka. Nie przypomnę sobie. Zapomniałam. Tego filodendrona sobie wybrałam. Przepiękne, zdrowe liście, nieuszkodzone w ogóle. 50 zł. I te pomarańczowe łodygi, no kosmos. Czego kupiłam? Tu jeszcze dla Was pieniążki z wariegacją. Bardzo ładne, bardzo duża wariegacja. Na tych liściach. I tam jeszcze filodendrony Selum Hope obok. O, właśnie tutaj. I z nowej dostawy Anturia Clarinervium po 120 zł. Sadzonki kilkulistne, bardzo wyrośnięte okazy. Pytałam, czy będą w nowej dostawie mniejsze, ale pani nie wiedziała. Poprzednio pokazywałam Wam na filmiku, że jeszcze były mniejsze po 70 zł. No i na końcu wróciłam jeszcze do tych marant. Dajcie znać, jeżeli znacie tę odmianę, którą przed chwilą widzieliśmy. I ta, zobaczcie, jak przepięknie wybarwiona. Coś pięknego. Naprawdę coś pięknego. Ta maranta mnie bardzo urzekła.
I ostatni rzut oka jeszcze na to wszystko, jak to wyglądało. Akurat panie rozpakowywały dostawę, a we wtorek po świętach będzie nowa dostawa, więc będą jakieś kolejne nowości, także myślę, że warto się wybrać. To by było na tyle. Cały przegląd jest za nami. Dowiedziałam się od pani, że we wtorek zaraz po świętach będzie znowu dostawa, więc w ogóle super, bardzo się cieszę. Prawie wzięłam tego Filka bilety. Prawie. Już szłam z nim do kasy, ale zaczęłam się zastanawiać, pomyślałam sobie, że może jeszcze, jeżeli mam chociaż cień wątpliwości, to nie ma co. Niby tylko 5 dych, tylko aż. Najwyżej następnym razem kupię. A na dzisiaj się już z wami żegnam. Życzę wam przyjemnego i spokojnego czasu. I widzimy się, wydaje mi się, że za tydzień. Postaram się coś nagrać na środę, ale no, w ten weekend, tak jak większość z nas, spędzam czas z najbliższymi. Więc pewnie nie będę stawała przed kamerą. No. Trzymajcie się. Pa, pa.